Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek przygód Kazimierza w grze Farmers Life. Proszę Państwa, jesteśmy w stodole, jakby ktoś jeszcze się nie zorientował. A, bo tutaj pilnuje opału, ale to widzę, że... O właśnie, trzeba by było tak zrobić. O, elegancko. I Kaziu działa. Żonka tam wróciła. Mamy wrzesień, słuchajcie, 60 roku. No i co z tego, nie? No to z tego, że trzeba by zobaczyć, czy moglibyśmy, powiedzmy, zebrać jabłuszka, bo... O, patrzcie, kuźwa, jeszcze tego wozu nie uprzątnąłem. Ileż to czasu minęło? Hehe, moja żoneczka piękna. Wiecie co, czekajcie, bo... Kurde, lampa by się przydała do tego zabiegu. Pójdziemy zobaczyć, czy jabłka można zebrać, to by może coś z tego zrobić, nie? Tutaj 8 butelek, to 8 butelek to mi do niczego się nie przyda. Ta ropa, nie pamiętam do czego to było, chyba do motoru. Ale nam chodzi o, właśnie, o lampę. Sru. Ciśniemy. Zobaczymy, czy tam jabłka są do zbioru. A dlaczego idę? Bo, proszę Państwa, ktoś z Państwa narzekał, że ma taki problem z jabłkami, że raz się udało zebrać, a później już nic więcej nie było. No i zastanawiam się, czy u mnie też tak będzie. Ale u mnie... O cholera. Zbierz. Nie, no u mnie można. O, proszę bardzo. Znaczy, wiecie, zobaczymy, jak to będzie kolejnej jesieni. Ale dobra, no skoro można, to zbieram. Sad jest elegancko. Przydałoby się ten sad troszeczkę rozbudować, no bo co to tyle tych jabłonek? Kaziu, co ty gadasz? 150... Aha. No tak. Zapomniałem, słuchajcie, bo już tyle czasu nie grałem w Farmers Life, że mnie się zapomniało, iż Kazik w tym momencie jest bardzo ograniczony, ten synek nasz tutaj, nie? Gdzie by to kuźwa wrzucić? Można na razie tutaj. Może tu na razie. Wykorzystam, póki jeszcze mogę te jabłka tam zebrać. Ile tam zbiorę, tyle zbiorę, ale wykorzystuję, nie? Żeby tam nie było. Słuchajcie, który to już odcinek przygód naszego bohatera tutaj? Zbliżamy się wielkimi krokami do odcinka setnego, nie? Więc no, powiem szczerze, tyle odcinków, kurde, aż dziw bierze. Ale okej, okay, no i to w różnych momentach mojego życia, tak na dobrą sprawę, ten Kaziu mi tu towarzyszył. A ja chyba już nie mogę, a no właśnie. No bo wiadomo, co się działo w ubiegłym roku na wiosnę, nie? Tam też ciężko trochę było. No, ale Kazik był, nie? No i dobra. Kochanie, co ty się tak przemieszczasz, powiedz mi, co? No tu za chwilę w tej skrzyni to miejsca zabraknie. 300 jabłek już mamy. Ależ kurde wieje normalnie. Co? Jakaś zawierucha, jakieś coś tam. Trzeba byłoby się przygotować do zimy i... chodzi o opał, nie? Żeby tam był. Aczkolwiek, no, nie jest to Farmer's Father, gdzie jakby ten opał jest bardzo potrzebny. Tak więc, no, powiedzmy, do gotowania, do przygotowania tych magicznych napojów Paranoixa, nie? W bimbrowniach naszych. No to tak, nie? Widać, że drzewka rosną, tutaj zagajnik się tworzy. No oczywiście to też, no musimy mieć na uwadze, że potrzeba trochę więcej czasu do tego, aby to rzeczywiście tak wyrosło fest. No ale to myślę, że sobie damy radę. Problem tutaj z tym jest taki, jeżeli chodzi o jabłka, że to jest produkt psujący się.
I teraz... Co mi podpierdoliło 220 tych... Halo, halo. Zasłuż to, bo nie zobaczyłem. Za prąd? Czy za co? No nieważne, wracając do tematu, no musimy to jakoś przetworzyć lub sprzedać, bo zbieramy we wrześniu. Więc mamy dosyć krótki czas na ogarnięcie, co z tym zrobić. No bo jak się zima skończy, to się to popsuje, nie? Więc tam podejrzewam, że do marca, powiedzmy, byśmy mieli czas, coś w tym stylu. No ale... Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. W każdym razie... A co to z tego nie zebrałem, no? Kazik, ty też nic nie gadasz, no. W każdym razie coś zadziałamy. Może by pojechać i to wszystko sprzedać u tej... U Maryni? Takie upierdliwe trochę bieganie z tym jest. Może by rower wrócił do łask. I ta przyczepka tam, chociaż z drugiej strony to ile ja na tę przyczepkę tam wrzucę? 2 wory może? I tyle. O, 600 jabłek. I już prawie skrzynia zapchana. No dobra, no ale chodzi o to, żeby zobaczyć, ile z tych drzewek, z tych jabłonek, które mamy obecnie, no ile uda się zebrać tak kompletnie, nie? Więc za chwilę to dokończymy i będziemy patrzeć. Dobra. Tutaj mamy i z tej... Aha, i to już jest koniec. To ile tego wyszło? No to 700. 700 jabłek, słuchajcie, z tych jabłonek. Tam ich chyba jest 10, jeżeli pamiętam dobrze. No można byłoby jeszcze oczywiście ogarnąć temat. I dosadzić. I prawdopodobnie tak też zrobię. Na pewno nie w dzisiejszym odcinku, ale... O, no i to już jest koniec. Dobra, to propozycja jest taka, żeby może trochę burka tutaj połechtać. Oż ty, synu, jakie tu kuźwa łapki świnia mi zrobiła, ty. A co on tak nie jada w ogóle? Co on to taki? A jak zamknięty cały czas jest tutaj, to się gówna nazbierało fest. Oj, burek, ja to się z tobą mam, kuźwa, ty. Ale trzymam. Tu jeżeli chodzi o spiżarkę, no to też nie ma co ładować jabłek, bo tu ziemniaki są trzymane na sadzenie, nie? Ale co mamy tutaj? A, tu też ziemniaki są trzymane na sadzenie. Jasny gwint. No i nie wzięli i nie poprawili tych, nie zwiększyli tych tutaj pojemności. No, co za ludzie, no. Ale dobra, no. Trudno. Się tam nie będę z gesta poszarpał. Nie chcą, to nie. Sobie poradzimy inaczej. Dobrze. Wydaje mi się, że chyba mogę iść spać. Kaziu, jajeczko byś sobie wtrącił. O, elegancko. Aha, i mamy butelki do zebrania, ale to zbierzemy już, jak się tam prześpimy, nie? Tam jakiś handelek, jakieś coś, jakieś figo fago, terefere. 7:45. Może i tak być. O, ta, jak śmignęła do łóżka, mi się normalnie niewiasta wślizgnęła. Żeby tu jeszcze jaką pierzynę mieć, nie? To by tam jakiś fikumiku zrobił. Ale niestety nie ma takiej mechaniki fikumikowej. Nie wytrzymię zaraz. Jak to człowiekowi czasami odpieprza, nie? Zacier jabłkowy. Nie wiem, czy chcę to robić. Ale nie, zacier jabłkowy w sumie. A tu zacier ziemniaczany. Dobra, to chyba moja małżonka kochana zrobiła. Bo ja nie robiłem. I idziemy. Attention. I w końcu trzeba ten wóz rozładować. No ileż to można? No. Aż wstyd. Aha, tylko że my jeszcze... Ile jest butelek? 18. Dobra, styknie. Rozpal ogień. Ja noszę ogień w sobie. I taka, kuźwa, sentencja głęboka. Dobra, masz. I rób się. Co by nie było przestoju. O cholera.
Zaraz, do ilu ja tutaj... Aha, nie, dobrze, do 10. Okej. Dawaj butelki. I rób się. Dobra. Rozpal ogień. I zacierek elegancko, proszę uprzejmie. I sru. A ten to się kuźwa chyba nigdy nie wygasi. Jak ich nie przetrzymam, to się nie wygaszą. No dobrze, mamy słoiki, mamy butelki. Czy ja tu coś przetrzymuję? Tak, przetrzymuję nalewki malinowe i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, słoiki też tutaj na razie wrzucę. Te buteleczki to mogą iść tu. Cholera, no nie ma kiedy tego wozu rozładować. Ale ja bym jednakowoż sprzedał te naleweczki. I może bym... To wiecie co? Kuźwa, ale wali po oczach tutaj, jest tak jasno. O. I proszę bardzo. No skoro moja małżonka kochana gdzieś tam już do starego poszła handlować, to ja wykorzystam okazję i skoczę do Zosi. Bo z Zosią łączą mnie stosunki... No nieważne, no, ale łączą. W związku z powyższym ona mi chętniej daje więcej. O, i firu, firu na badylu. Dobra, nalewka malinowa. Zosieńko, pięknie. Ja wiedziałem, że na ciebie to zawsze mogę liczyć. O, bardzo ładnie. I teraz ja od ciebie kupię puste buteleczki. I cukru bym kupił. Bardzo dobrze. I teraz co ja jeszcze tam bym chciał? Skoczmy do żonki, od niej też kupimy. Mamy październik. Dobra, stoi, moje kochanie. Det råkade bara vara så att jag är en talsyntes. Co ty chcesz, wymacać wora? Helenko, tak przy ludziach, kuźwa, to trochę nie wypada. I cukru byś dała. No to wracamy, zrzucimy to wszystko. A mam nadzieję, że tam do spiżarni mi się zmieści. I bierzemy się tu za robotę, bo kurde... Ileż to można? No i dobra. Cukier? No tak na dwoje babka wróżyła, ale pewnie się zmieści. Dobra, sporo mam tego... Sorki. Sporo mam tego cukru. Butelczyny to gdzieś tam pójdą. Zaraz będziemy rozładowywać wóz. W końcu. A, nie! Cholera! Jeszcze zobaczmy zwierzątka, bo to przecież... Bym podskoczył, tylko Kazik nie umie skakać. Dobra, no coś tam by było, tak? No coś tam mają do żarcia. Ale to jeszcze bym musiał zobaczyć, kto w ciąży, kto nie w ciąży, kto bzyknięty, kto nie bzyknięty, bo te to zaraz te niezadowolone są. Dobra, 19 miesięcy pożyje. W ciąży 0 miesięcy. Też miło mi panią poznać, pani krowo. Aha, ta też w ciąży przez 0 miesięcy. To ja to nie wiem, czy to się będzie cielić, czy to się... Czy to się dopiero zaczęło, nie? O! Mamy cielaczka. Dobra, elegancko. Okej, okay, te by można było wziąć na handel. O, proszę bardzo. Proszę państwa, jakie to piękne zjawisko, lewitujące gówno. No, takie rzeczy. Zdrowieje po porodzie, też upasiona na 100%. A ten koń to ja nie wiem, co taką wąchuje. Dobra, to ja bym to wziął tę krowę. Czy ja mam szczoteczkę? Mam szczoteczkę. Cielaka to wychowamy. Te wezmę. To jest co? To jest chłopczyk. Kuźwa, to lepiej go trzymać gdzieś z daleka. Bo zaraz mi którąś znowu pyknie krowę. I będę miał pozamiatane. Jeszcze nie głodne. A, w ciąży, 0 miesięcy. Wiecie co? To weźmy już może te krowy, cholerę. Bo... Albo może nie. No właśnie. I teraz pytanie brzmi, czy ja będę chciał mleka? Dobra, to ja je zostawię.
Zostawię tylko tego byczka, by trzeba tam gdzieś, nie wiem, odseparować, czy cokolwiek z nim zrobić. No ale najważniejsze, że jedzenie mają w paśnikach, to sobie tam poradzą, nie? Dobra, bieremy się za ten wóz, bo to już kuźwa naprawdę. Wejdziesz tutaj? Nie wejdziesz tutaj? Chyba nie. Czy mi ten wóz jest potrzebny, kuźwa, do tego, żeby pojechać z tym całym tałataństwem? 18. To by, wiecie co? O, kutwa. Trochę przesadziłem. To by trzeba było zrobić, proszę państwa, jeszcze tak, żeby może to nie wiem, to drewno gdzieś składować, nie? Chociaż jakbym to wyrzucił tam koło klocka, to byłoby prościej. O, i to nie jest głupi pomysł, słuchajcie. Tylko teraz mi się takie slow motion włączyło, przepraszam. To fantazja poniosła troszeczkę i za dużo wziąłem. A że kupy dzisiaj nie robiłem, to nie mam dodatkowego tu udźwigu, nie? Natomiast składować tutaj to drewno, takie do rąbania, to też można. O, i to jest ten pomysł, który będziemy teraz realizować. Bo w sumie to i tak ta wiata tu stoi, cholera wie po co. Niewykorzystane to jest, więc równie dobrze można tutaj drewienko sobie złożyć. Niech i tak będzie. No ale nie można tego jakoś tak porządniej? Ziwa. Tyle miejsca między tym jest. Co to tak tylko jeden jest tu? Dobra, żeby znowu nie przegiąć pały. Kaziu. O właśnie. Widzisz, teraz ci będzie łatwiej. Tak mi się wydaje. Okej. Żeby znowu slow motion nie było. I pyk. Dobra, gdzieś to tam. Przecież to nie musi być tak ładnie poukładane, nie? Po co to się tam męczyć z tym? O, dawaj tego. Jeszcze dechy stąd zgarniemy. O, i w końcu wóz rozładowany. Proszę państwa. Tyle czekaliśmy na to. To musiało nabrać mocy urzędowej. O, jeszcze te deseczki gdzieś. No dawaj. I ten złom. A te deski to nie wiem, gdzie ja mam wrzucić. O, to inaczej. To deski ułożymy sobie tutaj. I w sumie złom też. Czemu nie? To się nie zmarnuje, nie popsuje się. To nie musi być gdzieś tam pochowane. Dobra, Kaziczek się napił. Jeszcze tam z tyłu muszę zobaczyć, czy mi przypadkiem wory z ziemniakami nie zostały, ale nie. Elegancko, jak tutaj... A, gotowe do zbioru. Aś, kurde, wiecie co? Chwila, moment, bo trzeba tutaj ogarnąć temat troszeczkę inaczej. Ja bym odpiął ten wóz, który tutaj jest. Nie wiem, czy ja go przepchnę o taką. Odczep. I ciągnę. I co, pociągniesz? Aha, dupa, a nie pociągniesz. To zaprzęgnij. Weźmiemy go tam na drugą stronę. Bo on tu tylko przeszkadza. Dobra, coś mi tam... Co to za popłoch tam jest? Jezu kochany. Dobra, i niech sobie tu stoi. Co by nie przeszkadzał. Dobra. A my tymczasem...
ogarniemy ten temat z załadowaniem wozu, bo nie wiem, ile mi tam worów wejdzie. Dobra, to jest gitarka. Teraz chwila prawdy, tylko zamknijmy tę burtę, bo tak będzie bezpieczniej. A czekajcie. Nie, to inaczej zrobimy. Kaziu, idź się wysrać. Oczywiście, tradycyjnie, no musiał werbalnie okazać jakby swój zachwyt tym, że że kichy puste. I teraz tak. Ale czemu ty mi to robisz, a potem tego kuźwa nie mogę... Aha, mogę zamknąć, dobra. Czyli 190, no oczywiście któryś tam nie będzie pełny. No, przynajmniej tyle dobrze, że to się ładnie tutaj jakoś rozkłada, nie? I śmigaj dalej. Bardzo dobrze. Jeszcze te 90. Tam to nie jest efektywne układanie, ale już się spieszę troszeczkę, bo ten odcinek tam troszeczkę już zajmuje. I zróbmy tak, że pojedziemy teraz na tył. I zbierzemy te ziemniaki, bo trochę szkoda, żeby mi się to zmarnowało, nie? Obawiam się, że coś mi chyba wpadło pod koło. Tak coś czuję w kościach, kurczę, także jednak, bo tak kości tak słychać było, tak czuć, że ten ciągnik tak leciutko podskoczył. Się obawiam, że... bo tej ziemnioki, kuźwa, po ziemniokach jeździsz, ciulu. I coś... A, nie zepsuł, dobra. Sobie tu ogarniemy ziemniaczki jeszcze. Jak i tak, jeżeli jechać tam do tej, do Maryśki, żeby mieć z czym? Ile ty masz udźwigu? 70. No to dobrze. Dobrze, dobrze. Może i tak być. Bardzo ładnie, dostatecznie. Elegancja Francja. Po 5, no to super. To trochę tego będzie. Cholera, nie pamiętam, ile tu ziemniaków szło na sadzenie. Ile tam jest? 190. Dobra, mogę wrzucić. Dobrze. No to co, drodzy państwo? Jak obstawiacie? Ile my na tym zarobimy? Żeby się, kuźwa, tylko za bardzo nie wzbogacić, bo to się zdziwię. Ale Kazik i tak ma bardzo dużo pieniędzy. Normalnie jak na zalesiańskie warunki, to powiedziałbym, że to jest magnat taki wiejski, nie? A od czego my zaczynaliśmy? Od nałogu? Ale dobrze. Kaziu, dla Kazika to już jest przeszłość, to już jest wspomnienie. On teraz ma rodzinę. Znaczy, dzieci nie ma, ale żonę ma, nie? Że ta żona to taka, kurde... Wiecie, ja bym wolał, jak ja bym to widział, nie? Że no, dobra, jest sobie taka Helenka, czy Zosia, czy tam, nie wiem, Tekla nawet. No i gdzieś tam coś robią, prawda? Tak jak nasza małżonka u starego handluje. Znaczy, handlowała, nie? No i co? I
bierzemy ślub, to ja już bym wolał, żeby ona na przykład tu mi pomagała, a nie żeby do starego chodziła. Bo jaki z niej pożytek taki, kuźwa, mizerny jest. No dobra, no coś tam doniesie, nie? Coś tam, powiedzmy, przygotuje jakieś tam, powiedzmy, zacierki czy coś. Ale ja bym widział to w ten sposób, że ona się tu krząta po gospodarstwie, że po prostu, no, że ją widać, nie? Tym bardziej, że tu jest co robić. Bo i przydałoby się, żeby krowy oporządziła. Nie wiem, czemu, kurczę, to jest tak, że jedna kobieta zrobi jedno, inna zrobi drugie. A nie, że każda zrobi inaczej. Że my możemy mieć pełną listę tego, co one mogą robić i żeby po prostu sobie wybrać. Że dla przykładu, ja bym chciał, aby mi oporządzała żona krowy, nie? I doiła je. Ale ktoś z Państwa dla przykładu mógłby chcieć, żeby właśnie przygotowywała, nie wiem, no, zaciery, nie? Albo żeby wszystko robiła. A my byśmy leżeli i pachnieli, nie? Nie, żartuję, dobra, bo się tam panie obrażą. Wcale tak nie myślę. No może troszkę. Natomiast chodzi o to, że no nie mamy tej wolności takiej, nie? Że musimy coś wybrać jednak. Dobra, ładujemy kolejne wory i strój. Ja to wszystko zabiorę. Ten wóz jest naprawdę zarąbisty. Ja tak się cieszę, że ja go kupiłem. Tyle tutaj można zmieścić. Że masakrybla. Dobra. Nie jest to, co prawda, wiecie, szybka robota tutaj, tak jak ręcznie się zbiera, ale te maszyny, które tutaj są, to powiem szczerze, no, tak za bardzo mi się nie chce nimi jeździć. Wolę już wymotykować, posadzić, potem ręcznie zebrać, to wszystko ogarnąć. No, mam maszynerię, są, bo są, ale są tylko dlatego, że na coś musiałem pieniądze wydać, nie? No i jeszcze Państwu pokazać. A poza tym, no, jak na magnata wiejskiego przystało, no Kazik musi być wyposażony w takie sprzęty, takie nowinki techniczne. Opierałem się trochę przy motorze, no ale w końcu i tak uległem pokusie, nie? Znaczy, waszym namowom. Dobra, pyk i poszedł. No, potem sobie elegancko tylko podjedziemy pod Marynię. I jej to wszystko wyprzedamy i zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy. Oczywiście musimy spojrzeć na stan konta przed sprzedażą, no i potem na stan konta po sprzedaży. Bo może się okazać, że mnie się to w ogóle nie będzie opłacało. Chociaż nie, z tego co pamiętam, na ziemniakach to można było jakoś ładnie przytulić kawałek grosza. Tylko się narobić, kuźwa, trzeba, nie? I można byłoby też działać w taki sposób, żeby już w przyszłym sezonie, znaczy w przyszłym roku, o, tutaj w grze, czyli w 61. Zbierać po prostu te ziemniaki, trzymać je, nie wiem, na wozie nawet, ale jak już będzie taka pora, tak, powiedzmy październik, coś w tym stylu, to wtedy po prostu z tym wszystkim jechać, a nie tak, no bo chociaż może to się nie zmieścić. No nie wiem, zobaczymy. Jest plan, będzie działanie i testowanie. Zobaczymy, na ile to wyjdzie. Dobra, Kaziu tam ładnie. Już mu niewiele zostało. Także cierpliwości. Kazik w ogóle to za chwilę będzie musiał coś łyknąć, bo będzie mi piszczał po trasie, że o suchym ryju musi. I na głodniaka. Więc oczywiście tradycyjnie przed podróżą Kazik wodę ze studni wychleje i jajeczki, kuźwa. I jajeczko na twardo będzie musiał też wciągnąć. A mogą być i jajeczki, nie? Może zbierać podwójnie, o, będzie lepiej. Przy końcówce pola kapną, kuźwa. Dobra.
Ja bym tutaj, słuchajcie, no bo to już 50% tej żyzności, nie? Ja bym to zostawił. Bo to w końcu samo odzyska swój balans, że tak powiem. Bo z gnojem też mi się nie chce ganiać. Tam z obornikiem czy z czymś tam. No ale dobra, to będziemy patrzeć, co z tego wyniknie. Eś się, kuźwa, Kaziu, robisz. Dobra. Już trzy rzędy tam po prawej, jak widać, trzy rzędy ziemniaków, także to szybciutko ogarniemy. I na zasadzie teleporcika śmigniem. A, tutaj coś wybrakowane jest. Dlaczego to nie było posadzone, nic? Bardzo dziwne. Dobra. Bliżej jak dalej. Jak to ładnie, równo, wszystko tutaj, kurczę, się układa. No jestem zachwycony. Ale będę mniej zachwycony, jak burty nie zamknę. Chociaż to nie ma znaczenia, bo to już jest tam przypięte, to już się nic nie wydarzy. O, tu też nie ma ziemniaków. Co to się wydarzyło? Pewnie mi ptactwo zeżarło, cholerstwo, kuźwa, bo to takie stracha na wróble by trzeba było postawić i może byłoby lepiej. Dobra. Dajesz, Kaziu, dajesz. Już naprawdę niewiele zostało. I będzie zarobek, będzie się działo, żonka będzie zadowolona, znaczy my bardziej, bo żona nie dostaje od nas pieniędzy, ona przynosi. I jeszcze płaci za prąd. No dawaj, dawaj. Ostatni rządek już się kończy. I finito. Proszę uprzejmie. Teraz można to ładnie tutaj poukładać. Nie mam już chyba nic więcej na sprzedaż, coś tak czuję. Jeszcze tutaj spojrzę, bo... Aha, to jest puste, a tu? Ja się obawiam, że cholera... Nie, wiecie co, ja to wezmę, bo w tej skrzyni to mi się zmarnuje. Tutaj miejsca to i tak bym nie miał, nawet gdybym to pozabierał stąd. To nie ma sensu. Aczkolwiek z drugiej strony to te 110 ziemniaków to nie będzie pełne pole. No, nie ma takiej opcji. No nic, no to po prostu będziemy mieli, o tak jak poprzednio robiliśmy, że będziemy mieli powiedzmy kawałek pola, z tego jak zbierzemy to potem wszystko na nasadzenie. I damy radę. Paliwa trochę wezmę. Nie wiem. A, wiesz wszystko. I ciśniemy. I do PGR-u. O mnie, kurde, zlagowało. Marysia już stoi, Marysia czeka. Dzień dobry, Maryniu. Jak ja dawno cię nie widziałem. Naubusan kami ng pera para sa totoong boses. No, ty też wyglądasz pięknie jak zawsze. Żebyś tylko, kuźwa, ludzi nie straszyła. 12 892 za wszystko, czyli za te 660 jabłek i
ponad 2000 ziemniaków, także no nie jest, słuchajcie, źle. Sprzedajemy. Także bardzo fajnie. O, wiecie co, tu buraka cukrowego mamy. Dla niektórych to właśnie cukier jest białym złotem, nie sól. W Zalesiu wielu podziela tę opinię, pewnie dlatego, że bez cukru nie ma zacieru, a bez zacieru nie ma alkoholu. Wiecie co? A może by w to wejść, słuchajcie. To może nie być głupi pomysł. Z tym, że... A no właśnie. Z tym, że zrobimy to, słuchajcie, już w kolejnym, powiedzmy, odcinku, bo teraz nie ma sensu się za to zabierać. Natomiast ja Państwu serdecznie dziękuję za obejrzenie. Weźmy te 50, o. A. Inaczej. W ten sposób. Weźmy te 50. Bo jeżeli ona nam to sprzedaje po 6, to po 4, a cukier po 46, to może być kolejny fajny biznes. Ale o tym przekonamy się nieco później. Jeszcze raz, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Marysiu, tylko nie grzeb w dupie dzisiaj, błagam.